Prezes KNF-u dostał taką podwyżkę, że prezydent musi się schować. Niezłą prowizję za te naciąganie Frankowiczów. Teraz bankowy fundusz gwarancyjny złożył wniosek o upadłość banku, co troszeczkę niektórym zmroziło krew w żyłach. Dzień dobry, witam serdecznie 14 maja. To ekspres Frankowiczów, odcinek 129. Przypominam tylko wszystkim przedsiębiorcom, jutro połowa miesiąca, a więc zusik i dochodowy płacimy, prawda? Kamil Widosi potwierdzi. Oraz Zbigniew Furbański. Potwierdzi. Drodzy Państwo, dzisiaj tematem głównym będzie getting, czyli dalszy ciąg procedury restrukturyzacji przymusowej getting banku BFG złożył wniosek o upadłość banku. Jest to kolejny jak gdyby krok, ale o tym porozmawiamy później. Natomiast ja teraz poruszę bardzo dobry, taki miły dla ucha i portfela temat podwyżek. Dostałeś kiedyś ostatnią podwyżkę, może? Jaką? Na pewno nie taką jak Pania Strzemski. Tak, prezes KNF-u dostał taką podwyżkę, że prezydent musi się schować, nawet prezes Rady Ministrów musi się schować. A to... I dwóch łącznie razem. Tak, a przecież Jastrzębski podlega prezesowi Rady Ministrów i on tutaj świadczy, że tak powiem, te no, powiedzmy, dodatkowe finanse dla pana prezesa. No, no, niestety, smutna wiadomość, natomiast potwierdzająca za kim stoi Jastrzębski, za, za kim stoi KNF. Oczywiście nie będziemy tego tytułu, tego tematu jakoś szczególnie roztrząsać, no bo wiadomo, każdy wie chyba, i tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że jako poplecznik banków po prostu dostał niezłą prowizję za te naciąganie Frankowiczów na ugody prowizję za stanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W sprawie, która zresztą notabene już niedługo, bo w połowie czerwca, przed Trybunałem Sprawiedliwości o korzystanie z kapitału, a raczej o brak możliwości korzystania, wynagrodzenia za korzystanie z kapitału banków. Wobec tego te wszystkie zasługi dla banków, jest Trzembski jako przewodniczący KNF-u, został właśnie nagrodzony, i te ogromne podwyżki, bo to są kwoty naprawdę no, tak przeogromne, że trudno sobie wyobrazić, że. Jakikolwiek urzędnik, już nie mówiąc o podmiocie, takim jakim tutaj jest KNF, który zarabia tak naprawdę stosunkowo, jest utrzymywany z pieniędzy wynikających z zysków banków, z obrotów tych banków, no to pokazuje to, że sama premia z 99 tysięcy złoty plus podniesienie aż do 80 bodaj 3 tysięcy złotych miesięcznego wynagrodzenia, w zasadzie człowieka, który zamiast chronić system bankowy w Polsce i ogólnie system finansowy, stara się tylko i wyłącznie sprzyjać bankom i robić wszystko, żeby ich nieuczciwe procedery, czyli nieuczciwe praktyki rynkowe nie zostały w żaden sposób ukarane. A jak widać, sądy na całe szczęście działają zupełnie odwrotnie niż Jastrzębski, czyli działają zgodnie z literą prawa. A Dziennik Parkiet wyliczał wcześniej, że KNF zarabiał do tej pory około 33 tysięcy złotych Przewodniczący, tak. Brud, tak, to, tak. No to chciałbym mieć taką podwyżkę. Tak, no, no razy dwa niemal, tak? Ta, taka no, podwyżka to jest no. raz, ale dwa, no umówmy się, że pre prezydent i premier razem tyle nie zarabiają, co no on. Także to jest no, abstrakcyjna w ogóle kwota, jakby ukazująca bezwzględnie tą pazerność, tą, można powiedzieć, no nawet... Przesłankowo już mówiąc, układ, którego oczywiście nie udowodnimy nigdy, ale układ, który istnieje po to, aby chronić banki i w zamian otrzymywać ogromne pieniądze i to z budżetu w zasadzie można powiedzieć państwowego. W sądach drugiej instancji nadeszły, nadchodzą zmiany. Był COVID, w sądach trzyosobowy skład został zmniejszony do jednoosobowego. W ramach oczywiście dbałości o zdrowie sędziów, a teraz to zostaje przywrócone, jak gdyby. Czy to coś zmienia, jeżeli chodzi o sprawy frankowe, a przede wszystkim jeżeli chodzi o zarzut zatrzymania? Czy to jest korzystne dla Frankowiczów, czy raczej nie? Tak, no na pewno, czy tutaj wydźwięk tej, tej całej uchwały Sądu Najwyższego, która ma moc zasady prawnej, jest różny. To znaczy, no jedni się cieszą i faktycznie, tak jak powiedziałeś, z uwagi na to, że mniejszość sądów, sądzi, sędziów w sądzie operacyjnym decydowała się na zarzut zatrzymania, bo to było około 15% sędziów, to jeżeli teraz będzie skład trójkowy, no to w takim składzie na pewno nie zostanie ten zarzut, biorąc pod uwagę orzecznictwo, przegłosowany. To znaczy to nie mniej, nie więcej, tylko będzie skutkowało tym, że frankowicze po prostu nie będą mieli wyroków z zarzutem zatrzymania, bo skoro co najwyżej jeden sędzia w składzie trójkowym będzie za tym optował, no to oznacza, że przewaga będzie tych sędziów, którzy nie chcą zarzutów zatrzymania w tych wyrokach i to jest ta dobra strona tej uchwały. Chwały Sądu Najwyższego. Natomiast no, przyznam, że e, poza tym niestety są też negatywne. E, przynajmniej z mojej perspektywy, póki co tego skutki, no przede wszystkim forma, w jakiej sąd najwyższy w zasadzie zmienił prawo, no bo pamiętajmy, że przepisy wcale nie zostały w żaden sposób zmodyfikowane. To sąd najwyższy wydając uchwałę z dnia na dzień w zasadzie, i to jest najgorsze w tym wszystkim, zdecydował, że zamiast składów trójkowych, gdzie wszystko było zorganizowane właśnie, przepraszam, zamiast składów jedynkowych, gdzie wszystko było pod tym kątem zorganizowane w sądach operacyjnych, nagle z dnia na dzień sądy mają się stać apelacyjne sądami wydającymi orzeczenia w składzie trójkowych. No, na pewno strony organizacji nieco to wydłuży wyroki. No, najgorszej sytuacji są osoby, które miały mieć właśnie lada dzień wyroki i wiadomo, że teraz już nikt w składzie jedynkowym nie wyda tego wyroku. Trzeba będzie, co zresztą się dzieje, dolosować, jak to mówi się kolokwialnie, dwóch sędziów i te wyroki zapadną za kilka tygodni. No, nie jest to oczywiście jakaś przepaść czasowa. Moim zdaniem lepiej jest, żeby wyrok zapadł bez, bez tego, Zarzutu zatrzymania, nawet jeżeli to będzie kilka tygodni czy nawet miesięcy później, bo to będzie po prostu zdecydowanie lepszy wyrok i zresztą zgodny z literą prawa. Natomiast no, faktycznie tam, gdzie jest zawsze jakieś zamieszanie, nie wszystko zawsze wychodzi tak, jak trzeba. Natomiast no, tutaj myślę, że gdzieś za jakieś pół roku zapomnimy już o tej uchwale, ale póki co oczywiście trzeba przyznać, że powoduje to delikatne zamieszanie, no ale od tego jesteśmy, żeby sobie poradzić z takimi sytuacjami. No to Trochę sytuacja dotknęła też moich znajomych, którzy mieli mieć tak. w drugiej instancji sprawę, no niestety mhm. oczekiwali, że przed wakacjami będą wiedzieli, na czym stoją, tak. ale muszą poczekać. No niestety, takie jest życie. Drodzy Państwo, Węgry mogą się cieszyć Węgrzy mogą mhm. się cieszyć. Frankowicze Węgierscy, 27 kwietnia CUE wydał istotny wyrok w sprawie Frankowiczów. I to jest też dobra mhm. informacja dla naszych polskich Frankowiczów, bo jest to mhm. korzystne oczywiście orzeczenie CUE. Które ma wpływ na razie na, mm -hmm. na Węgrów, ale mm -hmm. idąc tym tropem, myślę, że będzie okej. Okay to Polsce. znaczy, no te orzeczenia CUE mają wpływ, oczywiście pytanie prudycyjne było z Węgier, natomiast jak zwykle Trybunał Sprawiedliwości orzeka w imieniu wszystkich, można powiedzieć, krajów, i tutaj akurat bezpośrednio ma to i będzie miało to przełożenie na polskie. Sądy. Natomiast, jakby tu trzeba pamiętać, że ostatnio w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej dzieje się bardzo dużo rzeczy. Kolejne nasze pytanie członków społeczności Życia bez kredytu zostało również skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tu chodzi o nie to, nietypową sytuację, dlatego że Frankowicze, no mówimy tutaj konkretnie już o frankowiczach z Życia bez kredytu. Kupili nieruchomość będąc obcokrajowcami, w zasadzie nigdy nie mieszkając w Polsce. I e, oczywiście mamy artykuł 22 Kodeksu Cywilnego Prim 1, który mówi, kim jest konsument, i tutaj w tym przypadku raczej większych wątpliwości nie ma. To znaczy, że można kupić nieruchomość nawet na wynajem, tak długo jak jest to wynajem prywatny. Tutaj mamy wyroki Sądu Najwyższego zeszłego roku, czy też w ogóle orzecznictwo. Tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie umowy unieważniać. Cały czas mówimy o tym, że mamy do czynienia z konsumentem, mimo że zakup był na cele stricte pod wynajem, tak zwany. Natomiast no, tutaj pytanie, skąd powiedzmy, ma ugruntować również ten taką. Taką część, taki niewielki element tego przypadku, kiedy to właśnie jest to sprawa dotycząca obcokrajowca. No, moim zdaniem nie będzie miało to zbyt dużego znaczenia, bo konsument zawsze pozostaje konsumentem, niezależnie od tego, czy zakupuje to w ramach wynajmu prywatnego, czy też nie. Natomiast no, przekonamy się, no, tutaj chwała ekspertom życia bez kredytu, którzy tak skonstruowali swoje. Argumenta swoją argumentację procesową i swoje wnioski procesowe, że tutaj sędzia, wy, oczywiście sędzia Maj z, z naszego tutaj Wydziału Frankowego zdecydował się wysłać i to przypomnę kolejny raz już pytanie nasze z życia bez kredytu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, także jak zwykle będziemy na bieżąco relacjonować, natomiast nie jest to wielkie pytanie, moim zdaniem jest to tylko jakby podsumowanie tej linii orzeczniczej, którą, z którą mam do czynienia w Polsce. Proszę Państwo, teraz przechodzimy do Getting Banku, skomplikowana Sytuacja, jest tym sporo pracy. Teraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny złożył wniosek o upadłość banku, co troszeczkę niektórym zmroziło krew w żyłach, ale z tego, co mi hmm. mówiłeś wcześniej, chyba nie ma się czym martwić, bo to tak. jest naturalny proces, kolejny krok, prawda, tej przymusowej restrukturyzacji. Absolutnie naturalne. My już na całe szczęście od tego roku, od stycznia w zasadzie, przez kilka miesięcy przygotowywaliśmy się już do złożenia wniosku przez BFG o upadłość, natomiast no faktycznie muszę Ci powiedzieć, że obserwatorów i również mnie zaskoczył tempo, w jakim ten wniosek został złożony, dlatego, że nawet ostatnio kilka tygodni temu przewodniczący BFG mówił o tym, że to będzie gdzieś koniec roku, a tutaj mamy przecież 8 miesięcy wcześniej, bo to miało miejsce zaraz przed majówką, dlatego tu trzeba powiedzieć wprost, że faktycznie Bankowy Fundusz Gwarancyjny bardzo dobrze, że szybko zdecydował o tym, aby złożyć wniosek o upadłość. To jest około pół roku od momentu rozpoczęcia tej restrukturyzacji więc należą się faktycznie brawa i te, też trzeba powiedzieć, że znowu nie sprawdziły się te wszystkie czarne scenariusze, które przedstawiały, no, brukowce mówiąc otwarcie, mimo że bardzo często mają w nazwie ekonomia bądź prawo, no to brukowce, którzy straszyli tym, że teraz ta restrukturyzacja to będzie trwała kilka lat, że frankowicze będą musieli płacić raty, że nie będą mogli nic z tym kredytem zrobić, no jak widać, jak zwykle, tak jak na spokojnie informowaliśmy wcale tak, tak nie musi być i tak prawdopodobnie nie będzie no i się okazało, że faktycznie tak nie było Przypominałem, przypomnimy również zresztą Publikowaliśmy również oddalenie wniosków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o zawieszenie postępowania, także w zdecydowanej większości przypadków sądy również nie zawieszały postępowań cywilnych. Oczywiście teraz, przechodząc już do postępowania podłościowego, znowu mamy nowe okoliczności, z którymi również musimy się mierzyć. Trzeba przygotować strategię związaną z tym, z każdym indywidualnym przypadkiem, zarówno z dotyczących kredytów już spłaconych, jak i kredytów, które do tej pory mają na przykład wyrok już po apelacji, czyli już wyrok prawomocny. Także tutaj każda sytuacja jest inna, dlatego też wielokrotnie już przeprowadzałem tutaj Zoomy. Już ponad 500 osób bodaj, można powiedzieć, odbyło konsultacje z nami tutaj w ramach tego, tej pomocy, co, co bardzo smutne jest. Wiele kancelarii w ogóle do tego było nieprzygotowanych, wręcz odmawiało pomocy frankowiczom. Stąd też znowu, jak to zwykle niestety bywa, jeżeli są jakieś poważne problemy, to Frankowicze zgłaszają się do nas, nie mogą liczyć na wsparcie co do zasady swoich kancelarii, a widzę też maile, które dostają od niektórych pełnomocników, no to naprawdę woła, woła to pomstę do nieba, dlatego że jest to w ogóle jakby strategia na zasadzie, no nazwijmy to na odwal się, tak? Przepraszam za to słowo, no ale to jest po prostu pójście na łatwiznę, tak, aby klient dostał jakąś informację i tak naprawdę nic z tego realnie nie miał. Natomiast no, przypomnę, no, my mamy na tyle dobrze to zorganizowane, że już od czterech miesięcy ponad cały zespół naszych counselors przygotowywał się do tego, dlatego na dzień dzisiejszy mamy bardzo złożony z kilku ekspertów, również z ekonomistów, zespół właśnie dotyczący upadłości gdzie będziemy wyliczali wszystkie roszczenia, zarówno te, które wynikają z spłacanych rat, jak i pozostałe, za odszkodowań, bo przy, przypominajmy, że tutaj mamy wyrok Sądu Najwyższego, który wprost wskazuje, że do czasu właśnie tego ogłoszenia zgłoszeń do masy upadłościowej można zgłaszać również przez 30 dni od tego momentu jakieś swoje roszczenia, nawet jeszcze ewentualne, czyli takie, które nie są przedmiotowo ani osądzone wyrokiem prawomocnym, ani nawet nie są w postępowaniu sądowym, dlatego też te wszystkie wyliczenia będziemy przygotowywali. Też zgłaszamy zawsze prośbę o to, żeby Frankowczyk prosili bank o aktualną historię spłat. Dlatego no, tutaj pracy będzie bardzo dużo, ale myślę, że mamy jakieś 2-3 miesiące przynajmniej na to, żeby wszystko to wykonać. No, ilość pracy jest ogromna i naprawdę na całe szczęście mamy więcej niż 7 dni, bo 7 dni to było na złożenie wniosku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w momencie w restrukturyzacji, a teraz apeluję do wszystkich, żeby nie czekali absolutnie na to, jak syndyk będzie ogłoszony te, ten termin 30 dni na zgłoszenie swojej wierzytelności do masy upadłościowej, dlatego że no, niektóre z nich mogą tych e, roszczeń, mogą nawet być e, zdyskontowane o nawet 12%, jeżeli będzie, będą one złożone w, za późno, nie będą wcześniej wymagalne. Więc trzeba zadbać o to, żeby te roszczenia były wymagalne, trzeba je dobrze e, udowodnić, trzeba je dobrze wyliczyć. No, to jest naprawdę dosyć poważna kwestia, dlatego mówię, no, wiele zoomów już odbyłem, wiele rozmów telefonicznych, wiele maili. Myślę, że krok po kroku będziemy prowadzili do tego, aby każdy z frankowiczów, który potrzebuje takiej pomocy, od nas ją otrzymał i na koniec dnia, jak zwykle, będzie wszystko w porządku, to znaczy wyrok sądu cywilnego będzie stwierdzający nieważność umowy. No oczywiście, jeżeli chodzi o kwestię rozliczeń, to do, przeprowadzimy je z jak najlepszym skutkiem, który dzisiaj oczywiście jest trudny do przewidzenia, z uwagi na to, że nie znamy wierzytelności, nie znamy zobowiązań banku, dopiero zostaną one Przedstawione przez sędziego, komisarza, przez syndyka. Drodzy Państwo, dlatego, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Getting Banku, i nie tylko oczywiście, albo jeżeli wśród Waszych znajomych są Frankowicze, którzy mają kredyt w Getting Banku, zachęcamy do przesyłania pytań nawet w formie komentarzu pod tym filmem. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na YouTubie, kontaktujcie się z nami, nasz zespół ekspertów, specjalistów, ekonomistów jest do Waszej dyspozycji. Pamiętajcie o tym. A nasze sukcesy do nasz blog w zakładce jak wygrywamy tam możecie prześledzić aktualne wygrane sprawy, prawomocne wyroki, jeżeli chodzi oczywiście o sprawy Frankowiczów. Drodzy państwo, już niedługo, bo 19 maja Kolejny webinar, punktualnie o dziewiętnastej. Zachęcamy serdecznie do, o, do oglądania przede wszystkim. Na pewno tematy będą jak zwykle ciekawe. Czy nie wiem, czy getin będzie poruszony? Myślę, czy nie, że, myślę że będzie że tak. na pewno. No. Znaczy, w ogóle to polega na tym, że sprawa getinu, że ona jest bardzo indywidualna. To znaczy, to nie jest tak, że postępowanie upadłościowe jest... Oczywiście przepisy są takie same dla wszystkich, ale każdy jest w innej sytuacji procesowej, w innej sytuacji związanej również z ilością spłat. Tak? Inaczej do tej pory również zachowywał się każdy, mógł zachowywać każdy frankowicz. Ktoś miał zabezpieczenie roszczenia, ktoś nie miał zabezpieczenia roszczenia, a mimo wszystko nie płacił. No naprawdę tych sytuacji jest tak dużo, że i tak, mimo że będziemy na pewno jeszcze tygodniami o tym rozmawiać, to nie będziemy mieli wypełnionej całej tej karty odpowiedzi. Oczywiście po, przyszykowaliśmy poradnik. Poradnik jest na naszym blogu. Możecie czytać, zadawać pytania, tak jak już powiedział, czy w mailach do mnie, czy... Czy też pod naszymi postami będziemy, jak zwykle, starali się pomagać i też wyciągać wnioski, biorąc pod uwagę wszystkie inne banki, które pamiętajmy, przecież również wielo, wiele lat już z rzędu, na przykład były GE, czyli dzisiaj BPH, również zgłasza problemy z płynnością. Pamiętajmy o tym, że Deutsche Bank wcale nie stoi lepiej. Również bankiem, powiedzmy, kadłubkowym jest Raiffeisen Bank International, siedzibą właśnie w Wiedniu, tutaj oddział w Polsce, no więc wiele takich sytuacji może się zdarzyć, dlatego my zawsze wyciągamy wnioski i chcę tu podkreślić, że właśnie po to jest ten webinar, abyśmy mogli podsumować pewne zdarzenia, które miały miejsce. Porozmawiamy na pewno o Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, też o naszej kolejnej wizycie w Luksemburgu i tym odpowiedzi na te pytania prewencyjne dotyczące potencjalnych możliwości korzystania, wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. I to jak zwykle również podkreślimy, że to konsument ma takie roszczenie, a nie bank i wiele innych ciekawych informacji. Także serdecznie zapraszam. Już za pięć dni w piątek 19 maja punktualnie o godzinie 19.00 a to jest cały czas Ekspres Frankowiczów. Jedziemy dalej. W każdym odcinku Ekspresu Frankowiczów przypominamy, że możecie do nas pisać, kierować swoje pytania, czy to pod naszymi programami, w formie komentarzy, czy na TikToku, czy na Facebooku, wszędzie. No i teraz są tego efekty. Kamil jest gotowy, a ja mam dwa pytania. Jedno od Pani Sylwii i od Pana Marka. Od, którego, od kogo zacząć? Dajmy Pani. Pani Sylwia. Dobrze, Pani Sylwio, zaczynamy. Proszę o poradę. Na co zwrócić uwagę, wybierając kancelarię? O, pytanie, które się powtarza wiecznie tak, tak. i wiecznie muszę na nie odpowiadać, mimo tego, że mam takie wrażenie, że frankowiczy wiedzą, na co zwracać uwagę przez te 8 lat. A raczej spotkania, konsultacje, które ja osobiście odbywam, e, mówią bezpośrednio o, o takiej świadomości, znaczy pokazują mi o świadomości tego, że to nie cena jest najważniejsza, bo tak naprawdę w ślad za niską ceną idzie zawsze w przypadku spraw frankowych niska jakość, co zresztą pokazał w zeszły rok, bo przypomnę, że mieliśmy aż 53 klientów, którzy przeszli z innej kancelarii, to był rekordowo duży rok. Teraz w tym roku mamy podobną sytuację, co prawda ona jest związana z Gettinem, ale też przekłada się na niski koszt, bo jeżeli mamy takie kancelarie, które są kancelariami albo masowymi, albo kancelariami, które no mówiąc otwarcie, no nie do końca dobrze zważyły wszystkie koszty związane z prowadzeniem takiego postępowania sądowego, nie przewidziały co się może wydarzyć w czasie trwania tego postępowania, jakie powody do chociażby przedłużania tego postępowania wymyślały sobie banki, czyli tak zwanej obstrukcji procesowej, czy też ewentualne zawieszenia postępowań, no to tak naprawdę tutaj generuje to dodatkowe koszty i wiele kancelarii po prostu nie stać na, na, na pokrycie tych kosztów, co powoduje, że takie postępowania są po prostu deficytowe, no i wtedy taka kancelaria przestaje kontaktować się najczęściej, bądź też po prostu robi to już tak jakby na zasadzie zlecania, podlecania komuś, kto nie do końca się tym zna, ale też jest tani. No ja będąc na wielu, wielu forach prawniczych widzę takie ogłoszenia, że na przykład zlecę przygotowanie pisma procesowego, cena tam 300 czy 500 zł, tak? no, czy nawet występowanie przed sądem, tak? No tutaj, tak naprawdę, mogę tylko tyle powiedzieć, że. Skoro mamy sprawę, która jest sprawą istotną z perspektywy życia Frankowicza, tak? nawet rodziny całej, tak? mamy sytuację istotną z perspektywy również tego, z kim się walczy, to znaczy walczy się z bankami, które ca, cały czas zarabiają ogromne pieniądze, o czym cały czas informujemy i zresztą też każdy z Frankowiczów doskonale wie, ile chociażby w zeszłym roku banki zarobiły po odpisach już spraw dla Frankowiczów to ponad 10 miliardów, czyli po stronie banków są naprawdę duże pieniądze, na na to, żeby przygotować się do procesu sądowego. I nie można liczyć, że za jakiś niewielki koszt uda się przebrnąć przez ten proces niezauważonym. To znaczy, że Bank przepuści argumentację bądź przepuści jakieś błędy, które się pojawiają przy, przy okazji właśnie tego rodzaju niedopatrzeń. Dlatego przede wszystkim już tak jakby podsumowując, na pewno trzeba wybrać kancelarię, która ma doświadczenie, która jest dobrze zorganizowana, która dba o klienta, która daje gwarancje różnego typu, tak? czy to gwarancje zwrotu kosztów w przypadku przegrania, czy też gwarancje związane z taką ochroną całkowitą, czyli takim powiedzmy wsparciem na, na każdą opcję, na każdą możliwość, na przykład Pozwu banku, czy też właśnie teraz postępowań różnego typu, wpadkowych, jak, jak my to nazywamy. Także tutaj chodzi o to, żeby umowa dotyczyła pełnego zakresu sporu z bankiem, a nie tylko złożenia pozwu i czekania na to, że to zamknie całą sprawę, bo przecież trzeba później wyegzekwować wyrok. Stąd też u nas Departament Sukcesu, który zajmuje się egzekucją całego wyroku, więc można mówić i mówić, ale ja jestem przekonany, że Frankowicze już wiedzą, na czym polega wybór kancelarii, i naprawdę cieszę się, że wielu z nich po prostu poleciło nam, zleciło nam prowadzenie ich spraw i ich interesów, bo jak widać, skuteczność jest stuprocentowa, 100% sprawomocnych wyroków na zasadzie teorii w kondycji. Ja tydzień temu rozmawiałem ze znajomą, która ma kredyt frankowy, słuchaj, która ma kancelarię, i byłem mm. przerażony. Nie wiedzą, mhm. bo ona nie wiedziała, co to jest stereo dwóch nie wiedziała, jakie ma możliwości w ogóle mhm. pozyskania banku. Ona chce, tylko, tak takiej powiedziała, kancelaria ugodę. Aha, no tak. Ugodę. Znaczy, każdy by chciał ugodę, tylko żeby jeszcze po drugiej stronie był ktoś, kto daje ugody, a nie za pieniądze KNF-u, które później dostaje pan Jastrzębski, aneksy, które tak naprawdę dają korzyść tylko bankom. Bo ugoda musi być raczej po dwóch stronach korzystna, a nie tylko wyłącznie po stronie banku. No właśnie, dlatego zachęcamy, tak. zapraszamy do społeczności Życie bez kredytu. Kolejne pytanie napisał pan Marek. Panie Kamilu, czy muszę odprowadzać podatek od odsetek zastąpionych wyrokiem? Jaka jest procedura w takiej sytuacji? No, nie nie ma takich podatków, to znaczy, mi nie są znane. Oczywiście nie wiem, o jakim pan wyroku mówi de facto. Podejrzewam, że chodzi o podatek wynikający z roszczenia o nieważność umowy, stwierdzenie ważności umowy i zapłatę z tego tytułu nieważnego świadczenia. No tutaj nigdy do tej pory ani ja nie słyszałem, ani nikt z członków społeczności życia bez kredytu, który ma już prawomocny wyrok, nigdy nie musiał takiego podatku płacić. Ba, ja widziałem i słyszałem nawet o interpretacjach, które były skierowane do właściwego urzędu, Skarbowego, mówiąc, który powiedział wprost, że takich roszczeń nie ma, przepraszam, takich roszczeń do no, takich podatków nie ma z tytułu właśnie wygranych spraw. Zresztą w ogóle nie słyszałem nawet, żeby w tego rodzaju sprawach, biorąc pod uwagę nawet zakończenie sprawy przed terminem czyli tak zwanej ugody, ale już to takie ugody na, na zasadzie powiedzmy, zakończenia całego sporu która może być zawarta przed sądem, a nie gdzieś tam w, pod, w formie podpisania aneksu, to nawet od tego rodzaju w roku, w formie ugody, również nie ma żadnych podatków. Także absolutnie na dzień dzisiejszy, zgodnie z moją najlepszą wiedzą, mimo że akurat moja wiedza na temat podatków jest mizerna, ale akurat w tym zakresie na tyle, na ile się przez te wszystkie 8 lat dowiadywałem, mieliśmy również analizy robione w pewnym momencie, kiedy tam wchodziły jakieś, jakieś ustawy, no to absolutnie takiego podatku nie Dziękuję Ci pięknie, Dziękuję. a ja teraz zapraszam Kingę Walicką, wywołuję troszeczkę do odpowiedzi, która poruszy także temat banku, ale nie od strony prawnej. To będzie bardzo ciekawe, zobaczcie. Kolejny tydzień wyzwań przed nami, Was wspierającymi, a liczba naszych Frankowiczów korzystających z naszego wsparcia ciągle rośnie, co nas oczywiście bardzo cieszy i umacnia nas w przeświadczeniu, że spełniamy swoją misję. Jest to też kolejny tydzień wyzwań przed Wami, w szczególności wszystkich tych Frankowiczów, którzy wzięli kredyt frankowy w Getty Noble Banku. W ich przypadku ciężko nie czuć się podwójnie oszukanym. Dlaczego? Zaraz wyjaśnię. Przypomnijmy. 30 września 2022 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczyna przymusową restrukturyzację gietin Noble Banku. Od 3 października tego samego roku właścicielem Gietin-Banku staje się Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz System Ochrony Banków Komercyjnych, tak zwany SOPK. Utworzony przez kogo? A no właśnie: 8 największych banków komercyjnych działających w Polsce. I tu wymienię: Alior Bank, Bank Millennium. Bank PKO, BNP Paribas, ING, Bank Śląski, mBank mój ulubiony, Bank PKO BP oraz Santander Bank Polska. Wszyscy nasi ulubieńcy. Dla przypomnienia powiem, że do nowo powstającego Welobanku przeniesione zostają między innymi wszystkie depozyty, a także kredyty w polskich złotych. Kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych takich jak frank szwajcarski, euro, dolar amerykański czy yen japoński zostały wyłączone z przeniesienia i pozostały dalej w Getty Noble Banku. Swoją drogą iście interesującym można uznać fakt, iż system ochrony banków komercyjnych, ten tak zwany S.O.P.K., utworzony przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce, nie chce przeniesienia kredytów hipotecznych denominowanych lub indeksowanych do walut obcych. Przecież te osiem banków, które tworzą S.O.P.K., to czołówka w peletonie banków, które właśnie udzielały kredytów indeksowanych do walut obcych. A teraz nie chcą ich uwzględnić w przeniesieniu do nowo powstającego banku? Czemu? Przecież to świetne kredyty były, jak nam wielokrotnie zresztą mówiono. Jak widać, kredyty były świetne dla nas, konsumentów, ale dla banków już nie są. Dwulicowość tego sektora nigdy nie przestanie mnie zadziwiać. A teraz co dzieje się na bieżąco? Dosłownie tydzień temu, czyli w dniu 28 kwietnia tego roku, Bankowy Fundusz Gwarancyjny złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Getty Nobu Banku, co oczywiście jest normalnym następstwem procesu przymusowej restrukturyzacji każdego przedsiębiorstwa w przypadku jego niewypłacalności. Skoro depozyty i kredyty złotówkowe Gietin Nobu Banku, czyli coś, co miało rzeczywistą wartość rynkową, zostały przeniesione do nowo powstającego banku Velo, to pozostałość, np. zobowiązania z kredytów frankowych, zostaje poddana upadłości, bo są one obciążające i nierentowne. Tutaj właśnie mam takie przeświadczenie, że frankowicze Gietin Nobu Banku zostali jakoby podwójnie oszukani. Dlaczego? Po pierwsze, bo podpisali niekorzystną i abuzywną jednostronną umowę kredytową. Po drugie, bo ich kredyty nie przeszły do nowo powstającego welobanku jako zbyt ryzykowne i nierentowne. Banki znowu zabezpieczyły swoje interesy, pozostawiając Frankowiczów na przysłowiowym lodzie. Co oznacza obecna sytuacja dla Frankowiczów? Tyle że wniosek o upadłość Getin Banku został złożony 28 kwietnia 2023 roku, czyli już po 7 miesiącach od momentu ogłoszenia przymusowej restrukturyzacji, a zakładano, iż proces ten będzie trwał 12 miesięcy. To tylko oznacza, iż cały proces sprawnie idzie do przodu. No bo jest krótszy o 5 miesięcy od tego, co zakładali eksperci i tym samym szybciej się skończy. W rezultacie będzie to oznaczało, iż po ogłoszeniu upadłości przez sąd nasi frankowicze, jako wierzyciele tegoż banku, szybciej będą mogli zgłaszać swoje roszczenia do masy upadłościowej i czekać na rozstrzygnięcie tych roszczeń. Jeśli chcemy zmniejszyć zobowiązania banku w stosunku do nas, w szczególności gdy spłaciliśmy już kapitał, czyli to, co pożyczyliśmy od banku w momencie podpisywania umowy kredytowej, to warto rozważyć zaprzestanie płacenia dalszych rat. Ja tak zrobiłam. Bez prawomocnego wyroku tym samym zmniejszyłam wartość pieniędzy, jaką bank musiał na koniec procesu sądowego po mojej wygranej oddać mi. To, co warto w tym miejscu również zaznaczyć, to iż opisany proces restrukturyzacja, upadłość jest normalnym procesem w przypadku każdego przedsiębiorstwa. W przymusowej restrukturyzacji. Także tutaj nic anormalnego się nie dzieje, co nie jest objęte normalną procedurą. Oczywiście sytuacja każdego Frankowicza w przypadku Gietynu banku jest bardzo indywidualna, dlatego tak ważnym jest zlecenie prowadzenia swojej sprawy prawdziwym specjalistom. Na całe szczęście, życie bez kredytu i jego eksperci czuwają nad naszymi Frankowiczami i walczą o każdą jedną osobę. W naszej drużynie życia bez kredytu gra Kamil Chwiedosik, najlepszy ekspert od spraw frankowych w Polsce, więc nasi frankowicze mogą mieć pewność, że zostały podjęte absolutnie wszystkie możliwe działania, aby zabezpieczyć ich interesy. Wierzymy, że wygramy z Wami i tę walkę. Jako prawomocni, pomocni jesteśmy do Waszej dyspozycji, aby Was wspierać, z Wami rozmawiać, pomagać i tłumaczyć opcje, jakie są Wam dostępne. Rozumiemy ogrom problemu i przy ogromną niewiadomą, w końcu taka sytuacja, jak i rozmiar tego przedsięwzięcia jest niewyobrażalna na skalę światową. W rzeczy samej żyjemy w ciekawych czasach. Nie krępujcie się do nas dzwonić i dzielić się z nami waszymi wątpliwościami czy lękami. My też kiedyś byliśmy w podobnej sytuacji i wiemy, jak ważnym jest wsparcie drugiego człowieka w takich chwilach. Wasz dobrostan i spokój psychiczny jest dla nas bardzo ważny. Dlatego właśnie stworzyliśmy ten program wsparcia przez prawomocnych. Pomocnych. Drodzy Państwo, i w ten sposób kończymy dzisiejszy odcinek Ekspresu Frankowiczów. Dziękuję Ci, Kamil, serdecznie. Dziękuję. Pamiętajcie, widzimy się za tydzień w kolejną niedzielę punktualnie o 12. Do zobaczenia. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.